budowa nerwu. I jeżeli chcielibyśmy zrozumieć chociażby techniki, które możemy zastosować w celu rekonstrukcji nerwu, to bardzo istotną rzeczą tu jest, żeby wiedzieć, że my mamy różnicę w budowie nerwu wysoko, czyli przykładowo na ramieniu, a nerwu na śródręczu i nerwu na palcach. Bo popatrzcie Państwo, jeżeli to byłby nerw na ramieniu, przykładowo nerw pośrodkowy, ta zewnętrzna warstwa to będzie epineurium, czyli o nerwie, które możemy zeszyć jako jedna z technik, ale teraz ta część jako grupa pęczków to będzie ten sam nerw, tylko już na wysokości przykładowo śródręcza, czyli coś, co wysoko jest perineurium, bo jest w środku tego nerwu, to na wysokości śródręcza będzie tylko to perineurium, już się stanie epineurium, dlatego tak trudno jest mówić o tym, jaka technika szycia jest najlepsza, o czym zaraz powiem, a tu dopiero na palcach będziemy mieli dalsze, już grubości 1 mm, a czasem nawet mniej u mniejszych pacjentów nerw do rekonstrukcji. Teraz popatrzcie Państwo, co jest ważne w tym, jak podchodzimy, jak mamy przykładowo przecięty nerw i musimy dopasować go. Topografia nerwu, czyli chociażby obserwacja naczyń krwionośnych, które unaczyniają, to jest jeden z czynników, który nam bardzo pomaga. A instrumentarium, które musimy użyć, żeby rekonstrukcja nerwu była skuteczna, to jest instrumentarium mikrochirurgiczne. To samo, które stosujemy do rekonstrukcji naczyń krwionośnych. I tu nawet, jeżeli byśmy mówili o uszkodzeniu nerwu wysokim, myślę oczywiście o nerwach obwodowych, przykładowo na wysokości ramienia. Pamiętajcie Państwo, tam również trzeba zastosować bardzo cienkie szwy. Najgrubszy szew, który ja rekomenduję do szycia nerwu, to jest 7.0, natomiast większość nerwów szyjemy szwami 8.0, 9.0, stosując specjalne narzędzia, powiększenie, zawsze operujemy w powiększeniu. Jeżeli operujemy śródręcze palce, najdoskonale jest mieć możliwość wykorzystania mikroskopu, natomiast przy grubszych nerwach wystarczy zupełnie powiększenie lub o powiększeniu 2,5. I dwa takie główne typy szycia nerwu to jest szew epineuralny i szew perineuralny, czyli jeden to jest ten właśnie, o którym mówiłam, gdzie będziemy zakładać szew za onerwie, drugi, gdzie będziemy za onerwie, na wysokości śródręcza lub palców, to tutaj igła musi być prowadzona pod kątem 45 stopni, żeby nie podkuć sobie tych aksonów, które są głębiej. Nim bardziej zaingerujemy igłą i założymy głębiej szew, tym więcej aksonów zniszczymy w tym nerwie. To jest jeden z dowodów na to, dlaczego nie wolno używać szwów grubych. W identyfikacji struktur, jeżeli operujemy zarówno planowy zabieg rekonstrukcyjny, jak i zabieg ostrodyżurowy, w wypadku kończyn, gdzie możemy założyć niedokrwienie, to jest szalenie istotne, żeby mieć bezkrwawe pole. Perineuralnego można zastosować również szef epineuralno-perineuralny, który jest mechanicznie mocny. A to jest jedyny pacjent, który nie uzyskał żadnego czucia. Natomiast co jest bardzo istotne w rekonstrukcjach nerwów? One są ważne w rękach pourazowych z tego powodu, że pacjenci mają ogromne dolegliwości bólowe w zimie, na mrozie. Do tego stopnia, że chcą, żeby im amputować kończynę z powodu bólu. Ten pacjent nie ma żadnych dolegliwości i wykorzystuje tą kończynę w codziennym życiu, chociażby nosząc siatki na tej ręce i żona jest zadowolona. I on jest bardzo zadowolony z tego, że... Zobaczcie Państwo, tutaj z czym my się spotykamy, kiedy mamy dysfunkcję, jak pacjent trafia, bo coś się dzieje. Może być neurapraksja, to wiemy, jak jest tylko ucisk, mogą być przerwane aksony, mogą być... To mamy stany takie, gdzie nie musimy rekonstruować nerwu, natomiast czwarta, piąta grupa neurotumezji jest według klasyfikacji Sedona, to jest ta grupa, gdzie musimy wykonać chirurgiczną rekonstrukcję nerwu, czy po prostu odtworzyć ten nerw od nowa. Natomiast co jest ważne, jak rozmawiamy na przykład z pacjentami, żeby wytłumaczyć, dlaczego po rekonstrukcji nie będzie 100%, nie może być 100% czucia funkcji w porównaniu z tą częścią wyjściową. Wytłumaczenie jest bardzo proste mechanicznie. Jak mamy przecięty nerw, to w ciągu tych 21 dni ten akson się rozpada, wrastają tam nowe komórki szwanda, które łączą się błonami podstawnymi, one tworzą pasma Bindera. W części proksymalnej też dochodzi do zwyrodni Michaela, które bardzo podobnie wyglądają. Później tam makrofagi robią porządek, sprzątają te wszystkie resztki po starym aksonie i wrasta od czwartej doby nowy akson. Ale co się dzieje? Te komórki szwanda, one są grubsze.
One tworzą tuby, rurki, w które wrasta nowy akson, ale one są grubsze. Do tego jeszcze tworzy się kolagen, wszystkie te struktury, które odradzają się, mają mniej miejsca z tego powodu, że struktury podporowe są grubsze, aniżeli wyjściowo przez centymetra palec, o centymetra wędkości odręcza. Uzyskujemy wtedy możliwość połączenia tych nerwów koniec do końca. Złe zdjęcie jakościowo, ale po wycięciu mamy taki ubytek. I teraz popatrzcie Państwo, to jest nerw, to jest rowek nerwu łokciowego w łokciu. Wyciągamy z rowka, zaszywamy sobie ładnie rowek, żeby nam nerw potem nie wpadł i jesteśmy w stanie wydłużyć wtedy nerw tak, że spokojnie jesteśmy w stanie odtworzyć ciągłość. Działający nerw, tutaj mamy uszkodzenie. I to się nam nakłada na obraz morfologiczny, nerw pulszowy. To nie za bardzo mamy powody, nie za bardzo mamy dowody na to, żeby nam wolno było liczyć, że chociażby otrzymamy funkcję stopy, że nie będzie opadania stopy. To jest po prostu zbyt duży dystans do odrodzenia się tego nerwu, tak żeby uzyskać funkcję. Rozległość uszkodzenia nerwu, bo jeżeli to będzie tylko jedno miejsce i będziemy potrzebować czy okablować, czy włożyć neurotubę, czy da się go zmobilizować i zeszyć, to będzie zupełnie inna szansa, niżeli wtedy, kiedy będzie ubytek powyżej 10-15 cm, a jeżeli powyżej 15, to w ogóle możemy nie mieć szans na rekonstrukcję, bo nie będzie nerwu dawczego. Bo jeżeli weźmiemy z obydwu podudzi, to uzyskamy na przykład w najlepszym wypadku 40-50 cm z jednej nogi i z drugiej, ale wiadomo, że jeżeli jest ubytek 15-20 cm, to chodzi o nerwy grube, prawda? Czyli będziemy mieli uszkodzenie przykładowo między pachą a tołem łokciowym, to my musimy zrobić z tego minimum 4 kable. Kości ramienia, prawie z oderwaniem górnego bieguna piersi w wypadku komunikacyjnym, tu został tylko nerw łokciowy młodej 21-letniej dziewczynie, nerw promieniowy wyrwany wysoko ze splotu, nerw pośrodkowy na wysokości blachy, bo tutaj jest zespolenie metalowe. I co wtedy możemy? No myślę, 2,5 miesiąca po operacji. Dziękuję bardzo.